Hej Katarzynka, super, że jesteście. Dzisiaj będziemy otwierać taki oto występ Barbie, ale trochę już od niego otworzyłam. Okej, tu jest Barbie. Bo ma płaskie buty. Patrzcie. Dobra, i następnie to jest do niej taki krzyżo, że przecież mogła sobie gdzieś usiąść. I teraz odpakowuję. I tutaj trzeba, żeby to chodziło wam, tu jest taki guziczek. Tu jest taki guziczek, potem wam go pokażę. I tutaj tu trzeba nalać wody. I potem jak to się naciska, to z tego wyleci ta woda właśnie. Na żydce. Boże, co jej powiedział. Ale czemu mam, że co jej powiedział, ale powiedziałam dobrze, bo mam życie. Magiczna szopka, mówię wam. To jest świetne, wiecie? Patrzcie, tutaj jest drogat, tylko że trzeba to otworzyć, bo to jest zataśmowane, trzeba to otworzyć. Właśnie. I tam jest taka dziurka do odklejenia. Pokażę wam. Gdzie to jest? I trzeba to otworzyć i jak się będzie czesało chyba Barbie, to będzie wylatywać. Jaki brokat! A to jest fajne. Mówię wam. Lęcia, Lęcia! Co? Pokaż ten brokat! Czy później pokażesz? Brokat? Jak się... A ja się cieszę. Czy później? Później, oczywiście. Tak, żeby miała włosy już chyba zapraszać. A masz rację. I ogłupek. Idę stąd. Dobra. I tutaj jest suszarka. Najpierw myślałam, że to jest, nie wiem co to jest. Ale potem myślałam, że to jest suszarka. I suszarka to jest coś takie do... Chyba do ułatwiania czytania włosów. A to jest taki płynek. Przypomniała mi się, jakbym otwierała kuchnię. Jak to będzie łatwiej. Z ciebie. Jaką stronę? Co jest w ogóle? No co to jest w ogóle? Okej. To jest już poukładane. A teraz wleję do tego wody. Dobra, mam. Teraz pokażę wam. Czy to się w ogóle... O, leje się. Patrzcie. To jest ekstra. I tu jak się czeszę, to tam będą wyskakiwać ten brokat właśnie. I więcej rzeczy, jak się... więcej rzeczy pokażę wam, kiedy będę się nią bawić. A teraz zapraszam was.
Así es que empieza, con pasión a un dolor de cabeza. Se acabó la emoción y envenenas cada dulce ilusión que te queda. Ja, 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 ja. Tienes certeza que me voy sin dar ninguna vuelta. Con un grito te hincas y rezas que yo empaque mis propias maletas. Ja, 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 ja. Ha, ha. Y oh, 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 y el ciclo sigue en su... jaki dzisiaj piękny dzień. Od razu idę do prysznica się umyć. Ograj na gitarze marzę, ograj na gitarze śnie, ograj na gitarze marzę. Dobra, teraz się przejrzę. O nie! Muszę iść do fryzjera. Jak te moje włosy wyglądają? Dobra, idę coś zjeść i przebrać się i idę do fryzjera. Cześć, Ken! Cześć! Dobra, to muszę sobie coś przygotować do jedzenia. Okej, to tam przygotuj w kuchni, spoko. Nie będą te ciasteczka. Jeszcze jakieś picie. Było pyszne. Okej, Ken, a może dziś się zaopiekujesz z dziećmi? Bo dziś jadę do fryzjera, dobra? Okej, nie ma problemu. Okej. Cześć dzieci. Cześć mama. Cześć mama. Zostanę się dziś w domu z tatą, bo ja idę do fryzjera. Dobra, dobra. Teraz co by tu założyć? To jest bardzo fajne. Może sobie wezmę jakieś rzeczy do przymierzenia. To. Czy taka może? O, jeszcze jest taka. Nie wiem sama. Dobra, teraz będę przymierzać. O, to jest bardzo fajna. A jeszcze przekonam się z innymi. Wow, ta jest świetna. Dobra, ostatnia sukienka mi została. Jej, proszę, jakaś sukienka ładna. Ta jest śliczna. Muszę ją wybrać. A teraz buty. Wybrałam już buty, a teraz jeszcze jakaś torebka. Od razu wybrałam tą, bo ta bardzo ładnie pasuje do tego stroju, jest bardzo śliczna. Okej, to pa Ken, pa dzieci. Pa mamo. O nie, co ja zrobiłam? Mamo, nie weź do mnie krzyczeć. Nie. Pa mamo. Co piesku, co chcesz? O nie, zostawiłem kanapkę. O nie. No dobra, już zabrałeś, to już jedz. Pa Ken, pa piesku. Pa, pa. Up, up, yeah. Light it up, ride it out. In the cut, do your thing, turn it up. That's what's up, we gonna have a good time. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pani chciałaby zrobić ze swoimi włosami? Proszę tutaj usiąść. Wie pani, ja bym chciała trochę je umyć, uczesać. No to takiego dodać takich do lisiących włosów i je trochę obciąć i naprostować. Dobrze, da się zrobić. Najpierw zaczynamy od mycia włosów. Czy woda nie jest za zimna? Nie jest. Ach.
chcemy panią wysuszyć. No dobrze, no dobrze. Najpierw trochę ręcznikiem przesuszymy, a teraz suszarką. To jest taka odżywka brokatowa. To jest super sprawa, na serio. Będzie pani miała brokatowe włosy. O, będzie na pewno super. Dobrze, chyba takie włosy mogą być. A teraz czas na nożyczki. A teraz będziemy ciąć. Dobrze, dobrze? Dobrze, teraz pani może się przyjrzeć. Wow, moje włosy wyglądają wspaniale. Ale brokat jest bardzo śliczny, pasuje do mojego stroju. I takie krótkie włosy, te mi się podobają. Wielka, 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 wielka zmiana. A dziękuję, dziękuję. Ile płacę? 100 zł. Dobrze, proszę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Cześć. Cześć, mamo. Mamo? Nie, to nie jest mama. Ja się chyba pomyliłam. Nie, córeczki. To ja jestem, tylko po prostu mam inne włosy. Mama, ale się zmieniłaś. Mnie też kiedyś tak dobrze zbiera. O, i mnie. Oczywiście, że tak. Cześć, Ken. Wow, wow, jakie piękne włosy. Super. O, dziękuję ci, Ken. A piesku, czy to mi się podoba? O, teraz się bardzo fajnie czuję w tych włosach. Nie tak jak w poprzednich. Jeśli wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie. Pa! Pa, 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 pa. Teraz zrobię widok z filmiku Margul i dinozaur. Pozdrawiam Jakubę Żułę za to, że był pierwszy. Pozdrawiam Łaski Arli za to, że była druga. Pozdrawiam Amerykę Rydz za to, że była trzecia. Pozdrawiam Piotrok z 55 za to, że był czwarty. Pozdrawiam Janusza Pytel za to, że był piąty. Pozdrawiam Dominikę Dolecką.
Pozdrawiam Magię i Jaryka Sierpień. Pozdrawiam Julitę Bednarczyk. Pozdrawiam Maję Mikołajczyk. Pozdrawiam Olę z Jeleniej Góry. Pozdrawiam Olcę i Toficzka. Pozdrawiam Szaloną Osiemnastkę. Pozdrawiam Jukę Uczak. Pozdrawiam Karolinkę Nędzi. I oczywiście pozdrawiam wszystkich moich widzów. Wszyscy jesteście ekstra. Pa!